Witam, zagrajmy dalej w Final Doom i wyruszymy, od razu uciekamy. Mapa 28, hack. Razem z tą zostają nam jeszcze 3 poziomy do końca, tylko wada. No mam szansę skończyć to dzisiaj. W końcu nagrywać. A obecnie na YouTube'a, na kanał jest grane chyba 13 filmów dopiero. Czyli ten będzie 28, tak? Oczywiście zabijemy Arvila, żeby nie przeszkadzał potem. 149 potworów. Skąd do jasnej cholery się ta czaszka wzięła, no? Gdzie? Gdzie? Gdzie ona była? Wcześniej. Zanim tam poszedłem. Wypłata? O, nie zabrało mi życia. Chyba mi nie trafił jednak. No, teraz mogę sobie to wziąć. I co mnie tu czeka? Pięknego. Może jakaś nagroda? Moment. Nagroda za to, że tak mocno oberwałem od szkieletów i od czaszek? No pewnie, że tak, więcej czaszek. Chainem? Zabijają się. Możemy patrzeć, jak będzie rosła liczba tutaj zabitych potworów. Jeżeli kiedykolwiek będzie rosła. A możemy też im pomóc. Dobra, tutaj będzie przydatny granat. I znowu czaszki wyszły, nie wiadomo skąd. Nie wiem. Nie wiem, kurde, skąd się te czaszki biorą. Piękna rozwałka. Pięknie! Skarnął granatą. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Tak jest! Wszyscy zostali prześwietleni. Co mnie tu rani? Za bardzo nie wiem. Rakietą. Tylko musi wyjść, no. I prawdopodobnie ta podłoga będzie gryzła. Nie. Jestem zaskoczony. Żadna z tych kolumn się raczej nie opuści. To widać na mapie zresztą. No chyba, że są zaznaczone jako sekret te ściany. Nie, kolumna się nie opuści, ale wyjdą szkielety, które my po prostu olejemy. Do widzenia. Nie muszę z wami walczyć. To sprawia, że ze 149 potworów do zabicia zrobiło się właśnie ich trochę mniej. Dlaczego ja oberwałem? No teraz oberwałem dlatego, że źle się schowałem. Nieumiejętnie nie umiałem tego zrobić dobrze. O, zginął od jednego strzała, jak możliwe. A ten żywotny jakoś. Nie, muszę dobrze trafić po prostu, tak. O, zagrożenie wyeliminowane. Kolejna odnoga. Gdzie czeka nas nie wiadomo co, z drugiej strony atakują impy. Trzeba je zabić. Czerwone drzwi. Za nimi znajdują się niebieskie drzwi. I pewnie za niebieskimi będą się znajdować żółte drzwi, kurde. No to chodźmy tutaj najpierw. Skoro już tutaj poszliśmy, to będzie gryzło, tak? Nie? Zero konsekwencji, ale nieważne.
Takie rzeczy mogą się zdarzać. To było piękne. Zabił kolegę. O! Przypominam się Doom 2. Mapa która? The Courtiers, tak? Tylko nie pamiętam, który to był numer. 18? Nie, 18 to jest ten. Tenement bodajże. Nie wiem. Który to jest numer? Mhm. Oszust. Co to? Może później. Au. Znowu oszust jakiś, tak? No. Tym razem już nie zaznaczyli tego jako sekret ciekawe. I teraz giniesz. Pewnie się opuściło tutaj po lewej. Da. Głupi szkielet, nie możesz trafić. A to co trafi? To jest kolejny wallhacker po prawej. Może twórca mapy sądził, że w końcu to się stanie stare i po prostu przestanie na to zwracać uwagę, tak? O, pomyślę, nie, trzeci raz już nie mógł dać kolesia w taki sam sposób. O. Pomyślałem faktycznie, że czwartego razu już nie będzie, a to jednak. Cicho. Klucz, tak. O nie. Ach. No tylko wskrzeszacz. No jest ewidentnie ta lupara mocniejsza, ponieważ on powinien ginąć po czterech strzałach co najmniej. A nie po trzech. Nigdy on po trzech strzałach nie ginął z lupary. Trzy strzały z lupary albo trzy rakiety. Możemy otworzyć kolejne drzwi, za którymi znajdują się jeszcze inne drzwi. Za którymi prawdopodobnie znajduje się już exit. Tutaj jest chyba cyberdemon. Ale nie wiem, czy pod singlem jest też, czy tylko pod multiplayerem. No jak na razie to nie widzę żadnego cyberdemona tutaj. Niemniej jednak postarajmy się nie zapuszczać zbyt daleko, jeżeli widać wrogów, szczególnie szkielety. Dobrze. Powinien się był odwrócić i po prostu strzelić w niego, bo tak by było chyba... Mniej bym oberwał w ten sposób. Gdzie on strzela? Sekret jednorazowy? Możliwe. Jeżeli w ogóle tam był jakikolwiek sekret. Usłyszałem ziemniaka. Ziemniak grozi. Czaszkami. Nie, trzeba go załatwić tak. Dobrze. Jeszcze jeden. Scalił się z sufitem, ale to tylko potwierdza fakt, że jest większy niż powinien być. Kurde, jeszcze jeden? Cztery ziemniaki aż dali?
I granata dół. Coś się rozwaliło przynajmniej. Teraz tak, to jest żółty klucz, ale nie jestem pewien, czy wzięcie tego klucza nie spowoduje wyjazdu potworów nowych. Tak więc, żeby zrobić to jak najbardziej bezboleśnie, poczynimy pewien trik. Opuścimy windę, wziąłem klucz i szybko na windę. I uciekamy stąd. I jeszcze dalej uciekamy. Do żółtych. Szybko, szybko, szybko! Można? Można. Dobra, zabiję ich. Potworów, mapa 29, River Styx, mapa przedostatnia, którą sobie zaczniemy w następnym filmie.